Dzień dobry, nazywam się Bartosz Majewski, a to są interesy o książce Trakcja. Złap przyczepność pióra Gabriela Weinberga. Jego współautorem jest Justin Mares. Panowie wydali tą książkę w 2015. W Polsce rok później wydał ją Helion. Autorzy byli startupowymi wyjadaczami no już w momencie powstania tej książki. Dekadę później są oczywiście jeszcze dalej. Weinberg zarządza Go, która ma około 3 miliardy użytkowników. A Mares jest partnerem w Funduszu VC Long Journey Ventures. Pod tytuł to jest: Jak każdy startup może osiągnąć szybki wzrost. Ale po co my rozmawiamy o książce o technikach marketingowych sprzed prawie dekady, jeśli każdego roku wychodzą nowe książki o marketingu? Więc po to, że ta książka jest szczególna. Nie ze względu na to, że tam pomoże urosnąć Twoją firmę czy startup, chociaż to trochę też. Wyjątkowe w niej jest to, że daje Ci ogólny przegląd wszystkich kanałów dystrybucji, które masz do dyspozycji, jeśli zamierzasz w ogóle coś odpalić. W dodatku, to jest tak napisane prostym językiem, że możesz być kompletnym lajkiem, a i tak wszystko ogarniesz. Jeśli więc jesteś np. technicznym founderem, który chce zyskać pierwsze pojęcie o sprzedaży, marketingu, innych tego typu sprawach, to to jest świetna książka dla Ciebie. Tutaj zostało omówione kilkanaście kanałów generowania trakcji, czyli wzrostu. A po co hipotetyczny techniczny founder ma czytać o takich sprawach? Oddajemy głos Markowi Andrisenowi, który jest cytowany w książce. Główną przyczyną, dla której wycofujemy się z inwestowania w przedsiębiorców, których chcielibyśmy wesprzeć, jest to, iż nadmiernie koncentrują się na samym produkcie, zapominając o całej reszcie. Wielu przedsiębiorców z naprawdę świetnymi produktami, nie ma dobrej strategii ich dystrybucji. Jeszcze gorzej jest wtedy, gdy upierają się, że nie potrzeba im żadnej strategii, lub też nazywają ten brak strategii strategią marketingu wirusowego. Z tego autorzy postulują coś, co nazywają regułą 50%. Chodzi w niej o to, żeby 50% czasu poświęcać na rozwijanie produktu a 50% na zdobywanie trakcji, czyli przyrostu użytkowników albo ilości płacących klientów. Czyli połowa czasu powinna iść na generowanie wzrostu. Z mojej perspektywy to jest pewne uproszczenie, no bo to zależy, ale nie odmawiam temu uproszczeniu całkiem użyteczności. Jest jedna rzecz, którą warto zrobić zanim rzucimy się do wysyłania Cold maili i pisania blog postów i generowania jakiejkolwiek dystrybucji, posłuchajcie. Im szybciej przeprowadzisz wysokojakościowe eksperymenty, tym większe szanse na znalezienie skalowalnych, efektywnych taktyw wzrostu. Określenie sukcesu pomysłu na zdobycie klienta zależy od skutecznego systemu śledzenia i raportowania, dlatego też nie należy rozpoczynać testów przed wdrożeniem dobrego systemu śledzenia i raportowania. Jeśli macie wrażenie, że tutaj będzie o tym, że należy uzupełniać cerem i mieć dobrze skonfigurowaną analitykę, to znaczy, że znamy się już trochę. Ilość ludzi, która próbuje mierzyć wprowadzane zmiany w środowisku, które na to po prostu nie pozwala, jest niestety nadal zbyt duża. Jeśli więc zechcecie cokolwiek w waszej sprzedaży albo marketingu poprawiać, to najpierw upewnijcie się, że mierzycie te obszary w sposób koszerny i że umiecie projektować eksperymenty. Zresztą, na ogół w firmach B2B, w odróżnieniu od np. e-commerce'ów, Okazuje się, że nie da się zaprojektować niskokosztowego eksperymentu, więc najprawdopodobniej dacie sobie z tym spokój. Szczególnie podobał mi się rozdział poświęcony marketingowi przez aplikacje, gdzie natknąłem się na przykład z firmy HubSpot, której Kazbek jest zresztą partnerem. Bardzo fajne zresztą partnerstwo z nim mamy, bo całkiem szybko się rozwija i dużo tych HubSpotów Kazbek wdraża. Posłuchajcie, bo opowiada darmę Shah, CTO w tej firmie. Początki marketing gradera są interesujące. W firmie pracowały wtedy tylko trzy osoby. Ja i drugi współzałożyciel zajmowaliśmy się sprzedażą, zaczynając od oferowania produktu naszym znajomym i znajomym znajomych. Jednym z pierwszych kroków ustalonego przez nas procesu sprzedaży było sprawdzenie jakości witryny danej firmy w marketingu przychodzącym. Mój wspólnik, Brian Halligan, ciągle podsyłał mi jakieś strony internetowe do obejrzenia i oceny. Czy rokują jako potencjalni klienci. Po kilku dniach miałem już dość wykonywania tych samych rutynowych czynności: sprawdź informacje na Alexa, przejrzyj nagłówki stron, sprawdź domenę itd. Dlatego właśnie zbudowałem aplikację, która automatyzowała cały ten proces. Ponieważ w tamtym czasie zacząłem inwestować w inne startupy, to dokładnie w ten sam sposób oceniałem marketingowe umiejętności moich potencjalnych partnerów. Po zbudowaniu aplikacji Utworzenie pierwszej wersji zajęło zaledwie kilka dni, doszedłem do wniosku, że może ona przydać się także innym ludziom, dlatego zarejestrowałem adres: websitegrader.com i udostępniłem to wszędzie. Wkrótce zaczęliśmy za jego pośrednictwem zbierać adresy mailowe potencjalnych klientów i stopniowo rozwijaliśmy produkt poprzez kolejne iteracje. Czytając to, nie mogłem uciec od myśli, że gdyby Darmesz był takim stereotypowym pracownikiem zdalnym w 2024 roku, to pracowałby na trzy etaty w trzech różnych firmach i nigdy nie wspomniał swoim współpracownikom o tym, że zautomatyzował fragment swojej pracy, tylko zachował zaoszczędzony czas dla siebie, może dokładając czwartego pracodawcę. Ale odchodząc od złośliwości względem oszustów, to jest świetny przykład na to, jak można stworzyć coś, co wygenerowało pewnie dziesiątki tysięcy maili do potencjalnych klientów dla HubSpot'a. Darmesh jest rzadkim przykładem kogoś, kto doskonale kuma biznes i jednocześnie technologię. Pewnie innym jest Max Lefczyn. Jeśli ktoś taki ma pracę jako CTO słynnej spółki, to może jednocześnie... Robić spektakularne rzeczy na boku. No i darmasz zainwestował w ponad 100 startupów. No a ostatnio nawet kupił domenę chat.com za 10 milionów dolarów, jeśli dobrze pamiętam, po czym odsprzedał ją z zyskiem do mm, niezprecyzowanego oczywiście nabywcy po, po kilku miesiącach, taki jakby flip domenowy. Bardzo imponują mi ludzie, którzy robią wielkie rzeczy, a jednocześnie mają taką wielką ciekawość i cały czas majsterkują przy nowych rzeczach. Fajnie się o takich rzeczy czyta, ale mógłbym tak jeszcze długo, a tutaj postawmy kropkę, bo nie chcę Wam streścić całej książki, tylko zachęcić Was do jej przeczytania. Gabriel Weinberg, Justin Mares, Trakcja, czyli Złap przyczepność. Tak wygląda ta książka pod tytuł Jak każdy startup może osiągnąć szybki wzrost. Serdecznie polecam Wam tę pozycję i widzimy się w następnym odcinku. O ile zasubskrybujecie ten kanał, do czego zachęcam.